Serce jest czymś takim w człowieku, co wyraża jego najgłębsze uczucia, najgłębsze pragnienia, coś, co Pan Bóg złożył w jego wnętrzu. Przy okazji uroczystości Najświętszego Serca, Pana Jezusa, możemy przez chwilę zastanowić się, co to znaczy kochać. Kochać i być kochanym. O to człowiek całe życie walczy. Wielka nieodwzajemniona miłość czasem staje się nawet przyczyną tragedii, nawet odebrania sobie życia. Dlatego, że przestajemy troszczyć się o wszystko inne, a skupiamy się na potrzebie miłości. Świadczy o tym życie ludzi, świadczy o tym również to, jak odnosimy się do Pana Boga i jak bardzo pragniemy docenienia od Niego. Często miłością nazywa się to, co miłością nie jest, czyli na przykład egoizm we dwoje, albo pogoń za przyjemnością, poszukiwanie silnych wrażeń. Czy stawianie na jakieś toksyczne relacje? Pan Bóg tego dla nas nie chce. Nasza przyjaźń i miłość powinna wiązać się z całkowitym oddaniem i poświęceniem. I myślę, że tej wartości uczy nas Pan Bóg. Szczególnie, kiedy patrzymy na Jego najświętsze serce, które zostało ofiarowane na krzyżu, poświęcone, oddane bez reszty, wtedy patrzymy, czym naprawdę powinna być dla nas miłość. Prorok Ozeasz przedstawia tę miłość na sposób głęboko ludzki, jako tkliwą, taką piękną relację ojca i matki do swoich dzieci, do niemowlęcia. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swoje ramiona go brałem. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schylałem się i karmiłem je z miłością. Pan Bóg jest kimś, kto się zawsze schyla do nas, bo wie, że sami do niego nie dojdziemy. I ta miłość jest niepohamowana, nie potrafimy jej zatrzymać. Ona wdziera się w każdy zakątek naszego życia, ale z drugiej strony jest łagodna. Nigdy nie wchodzi bez pozwolenia. Chce być wszechobecna w naszym życiu, ale tylko za naszą zgodą. I nawet w momencie, kiedy Pan Bóg oddawał życie za ludzi, kiedy na krzyżu Jezus umierał, świadomy, jak bardzo dużo cierpienia się z tym wiąże, to patrząc na człowieka, dawał mu wybór: czy Ty przyjmiesz moją ofiarę, czy Ty zechcesz być ze mną do końca swoich dni. Boża miłość jest nieskończona, ale jednocześnie daje wolność wyboru i to jest w niej najpiękniejsze. Serce Pana Jezusa jest otwarte. Ale każdy musi tam do niego przyjść, musi zapragnąć spotkania z tą miłością, która daje wszystko. I Kościół jest takim miejscem, gdzie to się dzieje, gdzie wylewają się zdroje miłosierdzia z każdego sakramentu sprawowanego przez kapłana, gdzie za każdym razem, kiedy sprawowana jest Eucharystia, doświadczamy Bożej łaski z otwartego serca Jezusa. Gdy poświęca się nowy ołtarz, jest taka piękna modlitwa, która jest za każdym razem odmawiana. Tutaj przygotowany jest stół pański, przy którym Twoje dzieci karmione ciałem Chrystusa gromadzą się jako jeden święty Kościół. Tutaj wierni czerpią Twojego Ducha ze zdrojów wypływających z Chrystusa jako duchowej skały, przez co sami stają się ofiarą świętą i żywym ołtarzem. Myślę, że każdy z nas chce być kochany i chce kochać, a Chrystus jest rozwiązaniem. Szukajmy go, a na pewno się nie zawiedziemy.